Cześć, z tej strony Kushi, dzisiaj troszkę newsów i porozmawiamy również o tym, jak bardzo ważne jest IV w Pokémon GO. I nie powiem po prostu tylko mojej opinii, czy uważam, że jest bardzo ważne, czy średnio ważne, bo to już pewnie wiecie, ale wytłumaczę tym z was, którzy nie wiedzą, co dokładnie robi IV, jaki dokładnie ma wpływ co do liczby i jaka jest dokładnie różnica pomiędzy Pokémonem na przykład 100% IV, a 80% IV. To wszystko będzie wytłumaczone w tym filmie. Zacznijmy od newsów, bo jest ich w sumie tylko kilka. W tym momencie jesteśmy na końcówce eventu, zaraz będzie niedługo event na Rayquaza. Tak w sumie w tym momencie spodziewam się, że w ciągu najbliższych kilku dni może zostanie ogłoszone coś nowego w Pokémon GO. Obecnie tak trochę jest stagnacja. U mnie wszystko po staremu, oprócz tego, że w niedzielę na live złapałem kolejnego Shiny Mankeya. Tak jak widzicie, w tym momencie mam 2 Shiny Mankeya i 0 Shiny Machopów. Skoro już mam 2, no to jednego mogę ewoluować w sumie w Primeape'a. Będę miał ten wpis w Shiny Pokédexie. O, całkiem fajnie wygląda w sumie. Myślałem, że... no w sumie nie wygląda zbyt dobrze, ale myślałem, że będzie gorzej. No widać, że to jest Shiny, tak? Widać, że ma inny kolor, widać, że jednak się różni, ale... no w sumie średnio mu pasują te ręce i nogi takie w tym ciemnym, oliwkowym kolorze. Okej, nie najładniejszy Shiny, ale przynajmniej nowy Shiny dla mnie. Słuchajcie, w nowej aktualizacji, którą można na razie ściągnąć tylko z APK Mirrora, jeszcze nie poszło na wszystkie telefony, mamy kilka fajnych rzeczy. Na przykład, mamy na przykład formę do wyboru teraz w Pokédexie. Forma Defense, która według przecieku ma być kolejną formą Deoxysa, ale to jest niepotwierdzona taka plotka, powiedzmy tak, że tutaj nie gwarantuję tego, że to będzie kolejna forma, ale możemy sobie już poglądać je wszystkie w Pokédexie. Formy Speed też jeszcze nie było, tak wygląda. Można sobie zobaczyć dokładnie. Są też w Pokédexie formy Arceusa i chociażby formy Rotoma. Rotom to jest bardzo ciekawy Pokémon z czwartej generacji, który ma różne formy w zależności od tego, powiedzmy, jakie urządzenie elektryczne przejmie nad nim kontrolę. To jest takie trochę dziwne, no jest Rotom piekarnik, Rotom zmywarka, Rotom zamrażarka, Rotom wiatrak i Rotom kosiarka. Także nie wiem, w jaki sposób wypuszczał Rotoma w Pokémon GO. Pewnie jeszcze trochę poczekamy na to, ale jest taki Pokémon. No i w tym momencie już przygotowują się do wypuszczania go w taki sposób, że dodali różne jego formy do zobaczenia w Pokédexie. Tylko oczywiście nie można tego zobaczyć, zobaczył to Trails, ponieważ on tak umie troszkę zhakować grę, żeby można było zobaczyć takie rzeczy, nawet jak się nie ma wpisu w Pokédexie. Jeśli chodzi o Arceusa, no to ten Pokémon może mieć dowolny typ, dlatego tutaj mamy właśnie pokazane różne jego formy w zależności od typu. Oprócz tego drobne zmiany w wyszukiwarce, na przykład można sobie wpisać Baby i wyskakują same baby pokemony, można wpisać hatched, wyskakują same pokemony, które wykluliśmy z jajek. To jest dobre, jak na przykład przegapiliśmy wyklucie, czy coś takiego. Można też wpisać sobie item i wtedy pokazują nam się pokemony, do których ewolucji potrzeba przedmiotu ewolucji. Dowolnego, czy do Sinnoh-Stone'a, czy jakiegoś innego kamienia. Wszystkie poki, które możemy ewoluować takimi przedmiotami. Aha, i można zrobić coś takiego. Teraz wyszukują się pokemony, które swój pierwszy atak mają typu walczącego. To jest dobre dla osób takich jak ja, którym się nie chce wpisywać w nazwie pokemona, jakie ma ataki, bo często osoby na przykład sobie wpisują, nie wiem, Rayquaza FF nazywają swoją Rayquaza, czyli Rayquaza Flying Flying na przykład, że ma dwa ataki typu latającego, albo coś takiego. Każdy może mieć różne kody, jakie tam lubi. Moim zdaniem to jest takie trochę słabe, że Niantic zmusza nas do samemu naprawiania ich gry i powinni stworzyć interfejs, który by pokazywał po prostu, jakie pokemony mają ataki. Właśnie widziałem dzisiaj na Twitterze genialną propozycję autorstwa MG Guards. Tak się gościu nazywa. Zrobił im obrazek, jak to powinno wyglądać. Ja to wysyłam na Twitterze do Niantic'u, żeby to sobie zobaczyli. Miejmy nadzieję, że zainspirują się tutaj swoim jednym z graczy Pokémon GO. On to wymyślił pięknie, zobaczcie na ten obrazek. Po prostu na przykład wybieracie pokemona do walki, klikacie go, to się wyświetlają jego ataki. Takie trudne Niantic, takie trudne wprowadzić coś takiego. Proszę was o to od 2 lat. I oczywiście taki mechanizm mógłby być na przykład również na rajdach, w walce na gymie i tak dalej. To nie jest nic trudnego do zaimplementowania, także to jest w tym momencie taka koncepcja stworzona przez gracza. Miejmy nadzieję, że Niantic to zauważy. Jak chcecie pomóc im to zauważyć, możecie wejść na mojego Twittera, gdzie wysłałem do Nianticu tweeta, żeby zwrócili uwagę na te propozycje, dać tam serduszko i retweeta, żeby jak najwięcej było tych retweetów pod tą wiadomością do Nianticu. Natomiast tymczasowo no, można właśnie robić takie sztuczki z tym małpa 1 fighting, to jest pierwszy atak walczący, jak będzie małpa 2 fighting, to będzie drugi atak walczący. I widziałem tę sztuczkę u Traja, także dzięki Traj. Fajna sztuczka. Newsów wystarczy, przechodzimy do tematu odcinka. Chciałem z wami dzisiaj porozmawiać o IV Pokémonów i jak bardzo ważne jest IV Pokémonów w Pokémon GO. Dlatego, że zainspirowały mnie do tego dwie rzeczy. Film o fajnej sztuczce, co warto robić podczas eventów. Zaraz wam powiem tą sztuczkę, bo to jest naprawdę genialna sztuczka. Druga rzecz, która mnie zainspirowała, to jest obrazek na Reddicie, już wam go pokazuję. Ten obrazek. Zobaczcie, to są breakpointy. Czy wiecie, co są breakpointy? Jak nie wiecie, to wam wytłumaczę. Zobaczmy na przykład na tą pierwszą część tabeli, tak? Mamy Mamoswine'a, mamy jego IV 13, 14, 15. Tutaj pod atakiem. To jest 13, 14, 15 to jest jego IV. Teraz, jeśli nasz Mamoswine ma 14 IV ataku, to warto go wzmocnić na 40 level, bo na 40 levelu jeszcze mu wzrośnie damage, czyli obrażenia, które będzie zadawał. Ale jeśli on ma 13 IV ataku, to nawet jeśli wzmocnimy go na 40 level, to i tak będzie miał dokładnie te same obrażenia, które miałby na poziomie 30,5. Dlaczego? Dlatego, że istnieją tak zwane breakpointy. Z angielskiego to jest po prostu punkt przełamania, powiedzmy. Pokémon ma taki atak, ciśniesz w niego, poarapujesz go, poarapujesz go, poarapujesz go,
i dopiero za którymś power-upem ten atak rośnie. Ale to śmiesznie obrazowo pokazałem, ale mam nadzieję, że załapaliście. Czyli nie za każdym power-upem ten atak mu wzrośnie. Dopiero za którymś power-upem, ciach, rośnie mu o jeden punkt, no nie? Nie zawsze dokładnie jedno spower-upowanie Pokemona przekłada się na zwiększenie ataku o jeden, tak? To są jakieś tam ułamki czy jakieś procenty i dopiero za którymś power-upem wychodzi jeden pełny punkt, a gra zawsze zaokrągla damage do pełnych punktów. I dlatego na przykład jeśli macie Mamoswine'a z Ivy 13, wzmacniając go powyżej poziomu 30,5, marnujecie Stardust. Nic wam to nie da. Chyba że robicie Friendsami, bo bonus za friendsów w walce na rajdzie również o kilka procent zwiększa nam damage, który zadajemy i wtedy breakpointy zmieniają się niestety i trzeba znowu zwrócić uwagę na breakpointy. Na przykład jeśli jesteśmy na czwartym poziomie best friends na 13 IV ataku, tu już warto ją wzmocnić na poziom 38, ponieważ wtedy wejdzie jej te 15 okrągłe ataku. Załapaliście, na czym polegają breakpointy? Generalnie polegają na tym, jeszcze raz w skrócie, że nie zawsze jest sens dalej powerupować Pokemona, bo może na przykład już nigdy nie osiągnąć wyższych statystyk, pomimo że ładujesz w niego więcej dustu. Druga rzecz, o której chcę powiedzieć. Czy warto wzmacniać Pokemony na przykład tylko patrząc na IV? Czyli na przykład jeśli masz Pokemona 100% IV, ale złapałeś go na niskim levelu i będziesz musiał władować w niego dużo, dużo Stardustu, a na przykład masz Pokemona 98 IV, złapałeś go na bardzo wysokim levelu, na przykład na dziko z Weather Boostem na 35 levelu i będziesz musiał bardzo mało władować Stardustu albo nawet wcale, żeby go odpowiednio spowerupować, no to czy warto tego lepszego Pokemona z wyższym IV powerupować? Odpowiedź brzmi: nie wiem, to zależy, są różne sytuacje. Zaraz wam powiem, jak działa IV. Otóż zaraz będą rajdy na Rayquaza, tak? Także zrobimy sobie na przykładzie Rayquazy. Jej bazowe statystyki to jest tak: atak 284, defensywa 170, stamina 213. Co to są te bazowe statystyki? To są po prostu statystyki przypisane do gatunku Pokemona, które są niezmienne. Każda Rayquaza ma takie same bazowe statystyki. Więc każda Rayquaza ma bazową statystykę ataku 284. I co robi nam IV? Wiadomo, że IV również są trzy rodzaje IV, tak? Jest IV ataku, IV defensywy i IV staminy, czyli dokładnie te same trzy, co bazowe statystyki. I co się dzieje z tymi IV? Po prostu są dodawane do bazowej statystyki. Czyli jeśli Rayquaza ma 284 bazowego ataku i ma IV 100%, czyli ma 15 IV ataku, 15 na 15, więcej się nie da, to wtedy dodajemy te 15 do ataku i wychodzi 299 łącznej statystyki ataku. Natomiast jeśli Rayquaza ma IV ataku 14, czyli o jeden punkt niższe, zamiast 299 łącznej statystyki ataku ma tylko 298, czyli jak sami widzicie, to nie jest zbyt duża różnica, bo to jest 1/3% w tym momencie różnicy. I czy to się w ogóle przełoży na jakikolwiek okrągły punkt obrażeń? Bo przypominam, że punkty obrażeń muszą być zaokrąglone do pełnych punktów. Raczej się to nie przełoży, a jeśli tak, no to minimalnie. Teraz weźmy przykład innego Pokemona. Blissey ma tylko 129 bazowego ataku, ale jeśli ma 15 IV ataku, to również dodajemy 15, czyli ma 144. Natomiast jeśli ma 14 IV ataku, to ma 143. Czyli tutaj ta różnica jest większa, ponieważ sam bazowy atak Blissey jest mniejszy. Czyli u tych Pokemonów, które mają niższe bazowe statystyki, większe znaczenie ma IV. Najczęściej Pokemonami, które mają najwyższe bazowe statystyki, są legendy. I do tego u legend mamy gwarantowane IV co najmniej 10-10-10. To jest największy paradoks Pokemon Go, że ludzie zwracają największą uwagę na IV u legend, podczas gdy legendarne Pokemony są tymi Pokemonami, u których IV tak naprawdę najmniej ma znaczenie, ponieważ one mają wyższe bazowe statystyki, więc mniej procentowo te IV będzie miało wpływ na staty tego Pokemona. No ale z drugiej strony oczywiście legendarnych Pokemonów najczęściej używamy w walkach. Dlatego ma to w pewien sposób sens, że najbardziej się pasjonujemy ich statystykami. Także odpowiadając na pytanie, czy IV ma znaczenie? Tak, ale raczej nie aż takie duże, jak ludzie temu przypisują uwagę. Na przykład mówiłem o tym w poprzednim odcinku chyba, że Dialga o IV 15-15-14 o jeden mniejszej statystyce staminy niż maksymalna i tak będzie miała tyle samo punktów życia na maksymalnym levelu, co Dialga 100% IV. Ponieważ jako, że gra zaokrągla do pełnych liczb, to jeden punkt IV nie przekłada się nawet na jeden punkt HP. Więc niczym się nie różni taka Dialga 98 IV od Dialgi 100% IV. No niczym. Także tutaj trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co chcesz tak naprawdę osiągnąć w tej grze, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, czy warto patrzeć tak bardzo religijnie i wręcz ortodoksyjnie na IV. Ja bym powiedział, że są dwa rodzaje graczy, tak? Rodzaj graczy, którzy na przykład chcą solować Pokemony albo duować Pokemony, chcą pobić jakiś tam rekord świata, to jest dla nich bardzo ważne, albo u nich w miejscowości, nie wiem, grają tylko dwie osoby i męczą się zawsze na przykład, żeby zbić jakiegoś Pokemona na rajdzie, więc muszą mieć jak najsilniejsze, wymaksowane Pokemony z jak najlepszym IV, bo nawet jeden punkt ataku zrobi im tą różnicę pomiędzy wygraniem rajda a przegraniem. I wtedy takie osoby, no, muszą patrzeć na IV, muszą wzmacniać najlepsze Pokemony, bo wiedzą, że inaczej na przykład po prostu sobie nie dadzą rady
i przegrają rajda, albo nie pobiją tego rekordu świata, który chcą pobić i tak dalej. Natomiast jest druga grupa osób, która jak idzie na rajdy, no to i tak grupa jest spora. Powiedzmy jest zawsze te 10 czy 15 osób i tak naprawdę to, czy będziesz miał o 1, 2, 3 punkty damage'u więcej, niewiele zmieni. Albo i nic nie zmieni. Może dostaniesz jednego bola więcej, może nie. No ale to będzie tyle, jeśli chodzi o różnicę. I wtedy takim osobom, ja jestem na przykład taką osobą, zalecałbym po prostu filozofię, którą ja stosuję. Ta filozofia nazywa się oszczędność Stardustu. Dlaczego warto oszczędzać Stardust w tej grze? Już wam tłumaczę. Otóż zwróćcie uwagę, że Pokémon Go zawsze robi coś takiego na Niantic, że kolejne Pokémony, które się ukazują, są silniejsze od tych, które były wcześniej. I pamiętam, jak wyszedł Community Day na Larvitara i był Tyrek po raz pierwszy ze Smackdownem, jak ludzie płakali. Jak, zwłaszcza gracze, którzy poświęcają dużo godzin na granie w Pokémon Go, jak oni płakali. Kurczę, na Niantic, ja tutaj wymaksowałem 10 Tyranitarów, jeździłem tam po nie na mapce, skanowałem, jeździłem, łapałem najlepsze przez miesiąc, wymaksowałem je, wydałem tam miliony Stardusta, a teraz wydaje Tyranitara z lepszym movesetem? I oni się czuli, że to jest taki policzek dla nich, dla takich hardkorowych graczy, że jakim prawem Niantic może teraz dać lepszego Pokemona do zdobycia niż ten, którego oni wymaksowali i poświęcili swój czas wcześniej. Sorry, ale tak działa ta gra i tak działa każda gra. Celem Nianticu jest zarabianie pieniędzy. Żeby zarabiać pieniądze, muszą utrzymać graczy przy grze. Żeby gracze zostali w grze, muszą mieć poczucie, że jest postęp w tej grze, że cały czas mają coraz silniejsze Pokémony. No muszę grać, bo teraz jest nowy Pokémon, który jest jeszcze silniejszy niż te Pokémony, które były wcześniej. I jeśli nie będę grał, to przegapię. To się nazywa tak formalnie po angielsku Fear of Missing Out. Obawa przed przegapieniem czegoś. Ja pracowałem jako game designer przez jakiś czas, nie za długo, junior game designer, czyli tam nie byłem nikim ważnym w firmie projektującej gry, ale troszkę tam liznąłem i jest coś takiego właśnie, fear of missing out, że gracze mają się troszkę tak bać, że przegapią coś nowego, coś lepszego i potem już nie będą tego mieli. Dlatego są community day'e, dlatego są eventy, dlatego są specjalne ataki, dlatego są specjalne weekendy na shiny Pokemona i tak dalej, żebyś miał taką niechęć przed przestaniem grać w Pokémon Go nawet na jakiś czas. Dlatego jak bardzo byście nie narzekali na to, Niantic nigdy nie zmieni podejścia. Zawsze będą nowe Pokémony, które będą lepszymi Pokémonami od tych poprzednich, będą miały lepsze movesety, na przykład stare Pokémony z nowymi movesetami powstaną. Także teraz już nawet ten Tyrek z kamiennym movesetem nie jest najlepszym kamiennym Pokémonem. I dlatego polecam taką taktykę. Jeśli chcesz oszczędzać Stardust, a warto zawsze oszczędzać Stardust, bo wyjdzie w końcu ten lepszy Pokémon, którego będziesz chciał sparapować i będziesz potrzebował tego Stardustu. Słuchajcie, teraz na przykład był event na matchupy. Można było nałapać masę matchupów powyżej 1000 CP na dziko z Weather Boostem. Nie kasujcie tych matchupów, tylko jeśli na przykład mają słabe IV, stradujcie się z drugą osobą, może wzrośnie IV. A nawet jeśli nie będzie jakieś najlepsze, nawet jeśli to nie będzie setka, 90, może będzie 70 parę, może 80 parę. Ważne, żeby statystyka IV ataku była całkiem w porządku, bo u Machampa to jest najważniejsza statystyka. I jeśli ten Pokémon ma wysoki level, na przykład 35, już złapany na dziko, jeszcze na przykład na tradzie mu troszkę podniesiesz IV, to tak naprawdę nie musisz w ogóle inwestować Stardustu w tego Pokemona. Możesz go sobie po prostu ewoluować i zrobić sobie drużynę 6 na przykład Machampów na 35 levelu. I one ci się przydadzą, a tak naprawdę zainwestujesz 0 Stardustu w te Pokemony. Czasem jest taki Pokemon, że rzeczywiście warto albo chcemy go wymaksować, żeby tak, nie wiem, pochwalić się czy coś, że mamy Pokemona 4000 CP, jeszcze do tego shiny na przykład czy coś takiego, no to już w ogóle, nie? Natomiast tutaj zwracam uwagę, że IV nie zawsze daje aż tyle, co sobie wyobrażamy i nawet jeśli teraz zrobisz Pokemona idealnego, 100% IV, zainwestujesz w niego bardzo dużo pracy, bardzo dużo wysiłku, no to i tak za parę miesięcy pojawi się Pokemon, który będzie bił go na głowę i tak naprawdę twój wspaniały Pokemon będzie niewiele warty. Taka jest moja filozofia. Ale wiecie, ja nie jestem hardkorowym graczem, ja nie poświęcam wielu, wielu godzin dziennie, każdego dnia na tę grę, no bo tak naprawdę wolę poświęcić też czas czasem na inne rzeczy, dla mnie ważniejsze na przykład. Dla mnie na przykład rodzina jest ważniejsza niż granie w poksy, ale oczywiście każdy tam sobie wartościuje rzeczy w swoim życiu tak jak lubi. I tyle, chciałem się z wami podzielić tą moją metodą, tą moją filozofią co do IV, co do Pokemonów, co do Stardustu. No i oczywiście Lucky Pokemony też są ważne, tak? Lucky Pokemony generalnie warto wzmacniać. Ja wolę wzmocnić Lucky Pokemona, który ma nawet troszkę niższe IV, ale jest Lucky. To jest tyle z mojej strony, zostawcie łapę w górę. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie w ogóle o tym, co powiedziałem. Może się ze mną nie zgadzacie, wiem, że dużo osób się ze mną nie zgadza właśnie w tej jednej kwestii. I na pewno są osoby, które będą pisać: o Kushi, kurczę, ty tam się nie znasz, bo nawet jeden punkt damage'u sprawia, że będzie o 10 sekund mniej w rajdzie, a u mnie na wsi nie możemy zbić we trzech czy coś tam. No okej, okay. No może jest to ważne, może na przykład jak robisz 50 rajdów dziennie albo chcesz bić rekord świata w jak najszybszym zbiciu Pokemona czy zduowaniu jego, no to może wtedy rzeczywiście nawet te kilka sekund czy kilkanaście sekund zrobi dużą różnicę, ale jeśli zawsze masz sporą ekipę i tak zbijacie tego Pokemona, te 100% IV daje ci niewiele albo nic. Czekam na dyskusję w komentarzach i widzimy się w kolejnym filmie z Pokémon Go. Mam nadzieję, że zaraz będzie jakiś fajny nowy event, tak coś czuję, że coś się pojawi nowego niedługo w Pokémon Go. Trzymajcie się, na razie, cześć. New
dog.